wykorzystać warnik Kobra do wysładzania podczas ważenia piwa. Słuchajcie, mając kocioł zacierny Kobra, warto się zaopatrzyć w warnik tej samej firmy, a to z tego powodu, że będziecie mieli wszystkie złącza, szybko złącza, będą kompatybilne i będą do siebie pasowały, co jest bardzo ważne w tym sposobie, który Wam zaraz zademonstruję tutaj. Co będzie potrzebne jeszcze? Będzie potrzebne około 1,5 metra wężyka. Wężyka, który wymienimy tutaj w tej rurce, w kotle zaciernym Kobra. Z tego krótkiego wymienimy go na ten długi. Dodatkowo polecam Wam zaopatrzyć się w te nasze stołeczki stalowe. One naprawdę ułatwiają życie podczas ważenia. Dobra, poczekamy teraz, aż zakończy się zacieranie i pokażę Wam, jak to wszystko podłączyć, żeby fajnie działało. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już na etapie wygrzewu, zatem przystąpmy do złożenia warnika. Więc tak, najpierw podstawka. Podstawka blisko kranu i pompy, z tej strony, nie z drugiej strony, bo po prostu nie starczy nam tego węża. Na podstawkę stawiamy nasz warnik. Warnik skierowany kranem tak, żeby był jak najbliżej właśnie tej rurki. Ustawiamy temperaturę. Temperatura wody do naszego wysładzania powinna mieć około 78 stopni, czyli gdzieś tutaj. Włącznik, wyłącznik. Czerwona dioda informuje nas, że jest grzanie, czyli że warnik grzeje, podgrzewa wodę do zadanej temperatury. Zielona dioda informuje nas, że woda jest zagrzana i czeka. W tym czasie zakończyło się tutaj zacieranie piwa. Wyłączymy górną pompkę, górny wypływ. O. W międzyczasie do wysładzania możemy już wymienić ten krótszy wężyk na dłuższy, który będzie nam potrzebny. Wypinamy ten krótszy i wpinamy dłuższy. Dłuższy wężyk kierujemy na górę sita. Dobra, słuchajcie, woda w warniku osiągnęła 78 stopni. To teraz przełączymy się z zacierania na wysładzanie. Pompa cały czas działa, nie będziemy jej wyłączać, po prostu zamkniemy jej dopływ brzeczki. Szybko złącze jest gorące, więc weźcie sobie jakąś szmatkę. Przełączamy się tutaj. Przełączamy dolny wypływ. Zamykamy, a otwieramy górny. I w tym momencie możemy puścić wodę. Woda z warnika idzie przez kran do pompy w kotle zaciernym Kobra. Dolny kran mięszający brzeczkę podczas zacierania musi być zakręcony. Otwarty górny.
i leci nam woda, która wysładza nasze mułto. Po przelaniu całej wody przeznaczonej na wysładzanie możemy po prostu wyłączyć już pompę. Dobra, etap wysładzania mamy już za sobą. Ten sposób wysładzania z użyciem warnika Cobra jest po pierwsze bardzo wygodny, prosty i szybki. Nie musimy tych garnków przenosić z kuchni. Warnik sam kontroluje nam i utrzymuje temperaturę. Kranikiem możemy regulować przepływ, szybkość wypływania, szybkość wysładzania młota, a dodatkową zaletą tego jest to, że pompa, która zasysa czystą, gorącą wodę do wysładzania, sama się w środku płucze, więc tak naprawdę pompa jest już wypłukana gorącą wodą, nie powinna się kleić w środku i będzie się nadawała do kolejnego ważenia. Dzięki za uwagę i zapraszam do oglądania naszych kolejnych filmów.